Kontynuujemy obecnie serię Wszechmocna Krew. Przechodzimy do lekcji numer 2, zatytułowanej również Wszechmocna Krew. Naszym pierwszym fragmentem pisma będzie Hebrajczyków 9, 19-22. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Następnie przeczytamy Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. W 1 Koryntian 11:25 Jezus mówi o nowym przymierzu w Jego krwi. W Efezjan 1:7 Bóg mówi, że wy i ja jesteśmy usprawiedliwieni lub wykupieni przez krew Chrystusa. 1 Piotra 1:19 mówi, że jest to drogocenna krew. Najpierw zwróćmy uwagę na świętość tej krwi. Znamy zalecenie odnośnie nieskazitelności ofiar w Starym Testamencie. Stwierdzenie jakiejkolwiek skazy w ofierze oznaczało jej natychmiastowe odrzucenie. Taka też była krew. I to jest świadectwo świętości życia Pana Jezusa Chrystusa. I natura boskiego daru dla narodzonego na nowo dziecka Bożego. My nie jesteśmy doskonali, ale życie Jezusa w nas jest doskonałe. Mamy gwarancję doskonałości. Ta drogocenna krew oczyszcza nas i to oczyszcza nas w każdym czasie. Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak Jezus jest w światłości, wtedy krew Jezusa Chrystusa stale nas obmywa i oczyszcza. Popatrzmy też na przelanie krwi i pokropienie krwią. Najpierw przelanie krwi odnosi się do całego zagadnienia grzechu, winy, śmierci i sądu. Przez przelanie krwi następuje usunięcie grzechu i mamy pewną podstawę zbawienia. Nie jest to z uczynków sprawiedliwości, które ja wykonywałem, ale z Jego miłosierdzia. On odrodził mnie do nadziei żywej. Narodziłem się na nowo w 1949 roku w małym zielonoświątkowym zborze w Alus w Teksasie. Tamtego wieczora Słowo Boże głosił pewien mąż Boży. Nigdy przedtem nie słyszałem tak głoszonej Ewangelii. Tego wieczoru tylko dwóch z nas doświadczyło zbawienia. Ja, mając 27 lat, i 7-letni chłopiec. Razem uklęknęliśmy przy ołtarzu. Ten chłopiec nie wiedział, co to jest grzech, a ja umiałem tylko grzeszyć. Kiedy powstaliśmy, ja byłem tak samo czysty jak ten chłopiec, gdyż krew Jezusa Chrystusa oczyściła mnie z 27 lat grzechu. Byłem taki, jakbym nigdy nie zgrzeszył. To jest dzieło przelanej krwi. Pokropienie krwią to coś, przez co jesteśmy wprowadzeni do żywej społeczności z Bogiem. Przybytek i kapłaństwo w Starym Testamencie reprezentuje nie tylko zbawienie Izraela, ale również kapłańską służbę Izraela dla narodów. Chociaż przybytek był doskonale zbudowany, a kapłaństwo było w pełnej liczbie i strojach, nic i nikt
nie mógł funkcjonować, póki wszystko, ołtarz, kać, stół, zasłony, świeczniki, złoty ołtarz, naczynia, instrumenty, ucho, kciuk i palec u nogi kapłana nie zostały pokropione krwią. Nic nie jest żywe w służbie Bożej bez pokropienia krwią. Najbardziej doskonała konstrukcja, rozbudowana organizacja i najbardziej szczytny cel nie będą funkcjonować dla wiecznego Boga bez drogocennej krwi Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest ogniem Bożym. Jest on absolutnie konieczny dla życia duchowego i duchowej siły. Ale Duch Święty zstępuje jedynie tam, gdzie nastąpiło pokropienie krwią. On jest ogniem, on oczyszcza, ale on nie przyjdzie tam, gdzie nie ma pokropienia krwią. Niezbawieni nie mogą otrzymać Ducha Świętego. Unitarianie zielonoświątkowi są w zupełnym błędzie, kiedy mówią, że nie jesteś zbawiony, dopóki nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Musi być zastosowana krew. A gdzie jest ta krew, tam każde zagadnienie grzechu jest rozwiązywane. Jest to afrontem dla krwi Jezusa, jeżeli człowiek dodaje do niej coś jeszcze. To krew oczyszcza i Duch Święty wstępuje tylko tam, gdzie nastąpiło oczyszczenie krwią. Krew i Duch są jedno i idą zawsze razem. Jedno przygotowuje, czyli krew, a drugie zaświadcza, czyli Duch. Golgota poprzedza Pięćdziesiątnicę. Krzyż jest drogą do chwały. Być ukrzyżowanym z Chrystusem oznacza odstawienie na bok cielesności, na którą ten święty olej nie spłynie. W Starym Testamencie mamy doskonały wzór olejku aptekarskiego. Bóg nigdy nie ożywi tego, co sam odrzucił. Nie będzie też uwielbiony przez użycie w Jego służbie tego, co jest z człowieka. Bóg nigdy nie uwielbi tego, co odrzucił. Nigdy nie użyje w swojej służbie tego, co jest z ciała. Następnym czynnikiem krwi jako życia jest jej nieskazitelność i niezniszczalność. To, co jest nieskazitelne, jest niezniszczalne. Jeżeli nie możemy czegoś zepsuć, nie możemy tego zniszczyć. Gdyby Adam nie zgrzeszył, żyłby na wieki. Mógłby korzystać z drzewa życia i żyć na wieki. Jest to życie, nad którym śmierć nie ma mocy. Jest to życie w krwi Jezusa. Moc tego życia ograbiła piekło. Moc tego życia zupełnie pokonała szatana i jego królestwo. Ten, który był i jest, żyje na wieki jako świadectwo uniwersalnego triumfu jego krwi nad każdą siłą, która stała na drodze do Bożego celu. Poprzez swoje niezniszczalne życie Jezus udoskonalił zbawienie. Przedtem nic nie było doskonałe, gdyż przez śmierć ciągle zmieniali się pośrednicy. Natomiast ten najwyższy kapłan jest doskonały na wieki, ponieważ żyje w mocy wiecznego życia. Przez swoje nieskończone życie on związał nas z sobą. Jesteśmy uczestnikami nowego życia poprzez nowe narodzenie. Nigdy nie umrzemy.
Śmierć nie jest końcem istnienia, jest to coś duchowego. Życie, które zwyciężyło śmierć, jest duchowe i oznacza zwycięstwo nad grzechem, samym sobą i szatanem. To niezniszczalne życie Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęło służbę i pracę, która będzie trwać aż do całkowitego zakończenia, pomimo sprzeciwu wszelkich sił na ziemi i w piekle. Przez swoje życie on rozpoczął to, że imperia zostały doprowadzone do ruiny, a pozostało to, co on obiecał zbudować. Bramy piekielne nie przemogły i nie przemogą Kościoła. Błogosławioną rzeczą jest być częścią tego dzieła, które on zabezpieczył przez swoją krew i które będzie trwać wiecznie. Jeżeli praca człowieka się rozpadnie, znaczy to po prostu, że jest to z człowieka, a nie z Boga. Świadectwo Boże dotyczy pracy, dzieła, które trwa i zwycięża. Kiedy wszystkie wielkie korporacje jak Exxon, AT&T, IBM będą w piekle już miliard lat, Kościół Jezusa Chrystusa, który On wykupił swoją krwią, będzie dalej trwał. Obecnie z powodu gwałtownych i drastycznych zmian mamy różne rodzaje ostrzeżeń. Zorganizowane chrześcijaństwo jest w kłopotach. Utrzymanie systemów religijnych wymaga środków, orientacji, rozumu, planów i pomysłowości ludzkiej. Nigdy nie było tylu atrakcji, podróbek, metod i tym podobnych, by utrzymać w kondycji zbór. Zespoły siłaczy, kruszących cegły głowami i rozbijających butle z gorącą wodą. Mamy za kazalnicą klaunów i komików. A wszyscy mówią, że przyszli w imieniu Chrystusa. To wszystko mówi o upadku i porażce. Za tymi wszystkimi religijnymi farsami i oszustwami Bóg ma Kościół, którego piekło nie pokona. Walka o wiarę to coś więcej niż o tradycyjną doktrynę albo wyznanie wiary ewangelicznej. To coś więcej niż bycie zielonoświątkowym fundamentalistą. To oznacza uznanie i szczere szukanie tego, czego pragnie Bóg, czyli ludzi ołtarza, krzyża i krwi. To ludzie, którzy zostali ukrzyżowani z Chrystusem i których życie jest świadectwem zwycięstwa Golgoty nad wewnętrznym i zewnętrznym wrogiem Chrystusa. To ludzie, przez których Bóg może dawać samego siebie. Kościół został pokonany przez szatana z powodu nierozpoznania w pełni siły drogocennej krwi i wartości tego, który przelał tą krew. Mówiąc o tym, chcę zwrócić waszą uwagę na ofiary z 2, 3 i 4 Mojżeszowej. Bliższe studium tych ofiar objawia nam dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg szuka grzechu nawet w najskrytszych komorach, nawet w nieświadomości. Te ofiary były za grzechy przypadkowe, za grzechy niezamierzone i za grzechy niespodziewane. Bóg traktuje grzech jako stan, a nie tylko jako świadomy czyn. To widać wyraźnie przy uważnym czytaniu 2, 3 i 4 Księgi Mojżeszowej. Po drugie, znajdując grzech, Bóg dał możliwość rozprawienia się z nim do końca. Ofiary całopalne oznaczają, że człowiek wierzący musi być zaakceptowany i doskonały w wykonywaniu woli Bożej.
Znajdujemy to w Kolosan 4:12 i w trzeciej Mojżeszowej 1. Następnie mamy ofiary z pokarmów, by człowiek mógł dojść do moralnej doskonałości. Nie swojej własnej, ale przez wiarę. Czytamy o tym w 2 rozdziale 3 Mojżeszowej. Następnie jest ofiara pokoju. Chodzi nie tylko o dostęp, ale o społeczność i jedność z Bogiem. Zobaczcie 3 Mojżeszową 3 i Kolosan 1:20. Potem mamy ofiarę za grzech. I to grzech w aspekcie najbardziej pozytywnym. Grzech nieświadomy, który może nie przeszkadzać w żywej społeczności, który może nie powodować śmierci duchowej, czy to przez upadek, czy zanieczyszczenie się, przez dotknięcie. 3 Mojżeszowa 4:5. To wszystko wskazuje, że najważniejsze w żywym świadectwie zupełnego pokonania szatana jest odpowiednie zrozumienie i docenienie Pana Jezusa Chrystusa i wartości Jego krwi. W śmierci Jezusa Chrystusa jest coś potężnego. Wielu ludzi nie robi różnicy pomiędzy Jego ukrzyżowaniem i Jego śmiercią. Ukrzyżowanie jest stroną ludzką. O śmierci zdecydował sam. Wszystkie krzyże kiedykolwiek wykonane przez ludzi nie mogłyby uśmiercić Pana Jezusa Chrystusa bez Jego zgody. Jan 10:17 mówi: ja kładę moje życie, nikt mi go nie zabiera. Głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego to nie tylko głoszenie o tym, co człowiek uczynił, ale co On pozwolił, by człowiek uczynił. To również głoszenie tego, co On uczynił przez to, co oni uczynili. Śmierć Chrystusa to nie jest zwycięstwo człowieka ani zwycięstwo diabła. Szatan i człowiek wiele razy próbowali go zabić, ale jego godzina jeszcze nie nadeszła. Jezus ustanawia czas, kiedy i co zrobi. Panujący powiedzieli, by to się nie stało podczas święta, ale Jezus przejął to z ich rąk i z ręki Judasza. On to przyspieszył i w tym dniu w górnej izbie ustalił datę. Jezus tak tym pokierował, że Judasz musiał go słuchać. W Jana 13:27 Jezus mówi do Judasza: co masz czynić, czyń szybko. Kiedy Jezus oddał swoje życie, by je znowu wziąć, jest w tym świadome działanie. Jest to związane z uniwersalną suwerennością. Grzech jest zasadą, a stare stworzenie jest sferą. W tej rzeczywistości szatan jest władcą. Śmierć jest konsekwencją, a sąd jest nieodwracalną rzeczywistością. Wszystko to ma związek ze śmiercią Chrystusa. To wszystko jest dokonane i doprowadzone do końca w Jego śmierci. Cała sprawa skoncentrowana jest na osobie Chrystusa. Ta sama osoba musi być w stanie zarówno reprezentować człowieka odrzuconego przez Boga z powodu grzechu i jako Jego przedstawiciel przyjąć na siebie sąd za grzech. Jednocześnie, ponieważ grzech nie ma do Niego prawa, gdyż jest zupełnie bezgrzeszny, przenika śmierć i piekło, które nie mogą Go zatrzymać. Nigdy nie było innej takiej osoby, jak Pan Jezus, Syn Człowieczy i Syn Boży. Przelanie Jego krwi było z jednej strony dobrowolne,
Kiedy poddał się gniewowi i odrzuceniu od oblicza Bożego, jako człowiek za człowieka. Z drugiej strony mówił do śmierci, piekła i grobu: ja uznaję wasze prawo do ostatniego Adama. Wyczerpałem wszystkie wasze żądania, stając się przekleństwem za grzech. Ale jest we mnie inna strona, nad którą nie macie żadnej mocy, gdyż nie macie do mnie prawa. Tak jak Haman, szubienica, którą zbudowaliście dla mnie, będzie waszym końcem. Dlatego, szatanie, ja jestem twoim panem. Ja zagrabię twój majątek i zabiorę ci twoje zdobycze. To wszechmocna krew Jezusa.